Szał na marantowate trwa. Cześć, tu Tomek z FlorenceMarket.pl i w dzisiejszym filmie troszkę inaczej opowiem Ci o kalateach. Dowiesz się też, co zmieniło się w nazewnictwie wielu pożądanych odmian tego rodzaju i zobaczysz, jak tak naprawdę wygląda ich naturalne środowisko, skąd pochodzą i jakie oczekiwania mają względem Ciebie te piękne rośliny. Zapraszam na film. Jaka tak naprawdę jest kalatea? Ciekawostką jest fakt, że w ostatnim czasie najnowsza klasyfikacja genetyki molekularnej zdefiniowała te rośliny w taki sposób, że część najbardziej pożądanych odmian przeszło do rodzaju Goepertia. A jakie to odmiany? Część z nich zobaczycie właśnie tutaj. Więc widzicie sami, pomimo tego, że zmieniono nazwę najpiękniejszych odmian z Kalatea na Goepertia, chociaż nazwa Goepertia też jest bardzo ciekawą, egzotyczną nazwą, to pozostajecie i wolicie wybierać nazwę Kalatea. Tak też ona się utarła i jest używana przez producentów tych pięknych roślin. To nazewnictwo też spotykamy przede wszystkim w sklepach internetowych. No cóż, słuchajcie, jakie wymagania ma Kalatea i jak wygląda jej naturalne środowisko? Jeżeli chcecie zobaczyć, skąd pochodzi i czego będzie wymagała od Was w Waszych domach, no to zapraszam na krótki film. Cała rodzina marantowatych, w tym oczywiście Kalatea, pochodzą z Ameryki Środkowej i Południowej. Zamieszkują lasy równikowe ciepłych kontynentów oraz wysp. Region ten rozciąga się od Zatoki Meksykańskiej i jest marzeniem każdego podróżnika. Odwzorowaniem tropikalnych lasów może być wyspa Saint Lucia w archipelagu Wysp Karaibskich. Na wyspach pomimo sporego zaludnienia dominują góry, doliny i bujne lasy deszczowe. W rejonach tych jest wiele wulkanów, które są źródłem odżywczych składników dla marantowatych, a wilgotność powietrza z wnętrza ziemi oraz parujące morza otaczające te zjawiskowe tereny podwyższają wilgotność powietrza nawet do 80%, a to właśnie uwielbiają kalatee. No skoro Kalatea ma tak cudowne warunki w naturze,
jak my w naszych domach możemy dorównać takiej wilgotności powietrza, jak możemy dorównać takim warunkom glebowym. Słuchajcie, wszystko da się zrobić. Zacznijmy od gleby. Gleba dla kalatei, a do grupy marantowatych właśnie należy kalatea, czy stromante, czy ktenante. Są to wszystko rośliny, które mają podobne wymagania i potrzebują gleby lekko kwaśnej. Gleba lekko kwaśna to gleba o pH około 4-4,5. Jest to idealne podłoże do tych roślin. Najlepiej nabyć taką mieszankę. Mieszanka składająca się z około 40% torfu kwaśnego, 30 czy 20% humusu naturalnego. Ważne jest, aby w glebie był perlit, piasek, który rozluźni tę glebę i spowoduje, że rośliny te będą miały dobre stosunki wodno-powietrzne i ich system korzeniowy nie będzie zagniwał. My w naszych mieszankach, które znajdziecie w naszym sklepie, dodatkowo dajemy na samą górę worka, w którym ta mieszanka się znajduje. Dajemy keramzyt drobny, który możecie sobie wysypać do doniczki podczas sadzenia, a następnie zmieszać całość tej ziemi i przesadzić kalateę. No dobra, ale kiedy mamy tę kalateę przesadzać? Słuchajcie, przesadzać rośliny, ogólnie wszystkie rośliny domowe możecie w zasadzie od końca lutego, bo wtedy ten dzień już jest na tyle długi, że roślina zaczyna budzić się po tym spoczynku takim zimowym i wtedy możecie już powoli myśleć o przesadzaniu. Oczywiście najważniejsze jest to, aby wcześniej zaopatrzyć się w odpowiednie materiały, które będą Wam do tego potrzebne, bo wiadomo, zawsze przygotowania zajmują najwięcej czasu. Ale jak już macie taką mieszankę, to możecie przede wszystkim już od razu bezpośrednio do tej ziemi sadzić kalateę. I jak przesadzać kalateę? Słuchajcie, kalateę przesadzamy do doniczki o 2, maksymalnie 3 rozmiary większej. Mniej więcej wygląda to tak, jak w tym przypadku kalatea rozepicta, która ma doniczkę w rozmiarze 11. Przesadzamy ją wtedy do doniczki numer 13, maksymalnie rozmiar 14. Więc możemy to zrobić z końcem lutego, kiedy nie należy przesadzać roślin doniczkowych, a w tym kalatei i innych marantowatych. No moim zdaniem z doświadczenia ogrodniczego, ponieważ produkujemy część roślin w naszym ogrodnictwie, no to okres taki właśnie od grudnia do końca stycznia, do początku lutego, czyli te 2 miesiące w zasadzie w roku powinny być wyłączone z przesadzania roślin, ponieważ rośliny są w fazie spoczynku, dzień jest krótki i mogą po prostu źle zareagować na takie przesadzenie. W momencie, kiedy przesadzamy rośliny w lutym, z końcem lutego, pamiętajmy, aby nie dodawać do gleby żadnych nawozów jeszcze na tym etapie, ponieważ tutaj mogą po prostu za szybko wystartować z wegetacją. Mogą tego nawozu po prostu nie przejeść. Lepiej ten nawóz dodać z czasem w kwietniu czy w maju, wtedy kiedy ta wegetacja jest na wysokim poziomie. Jak przesadzać te rośliny doniczkowe? Słuchajcie, przede wszystkim musicie ocenić, jak wygląda system korzeniowy, ale w zasadzie większość roślin sprzedawanych w sklepach internetowych jest sadzone do podłoża produkcyjnego. Jest to podłoże dosyć lekkie, ale przystosowane właściwie do warunków szklarniowych, gdzie z łatwością można zapanować nad warunkami i odpowiednią wilgotnością. Wy, kupując takie rośliny, możecie je przetrzymać w tej ziemi nawet do roku czasu właściwie, ale my sugerujemy, żeby po kilku miesiącach taką roślinę właśnie przesadzić do nowej ziemi. Słuchajcie, system korzeniowy już jest dobrze widoczny, jest biały, jest zdrowy, więc roślina w zasadzie mogłaby być gotowa do przesadzenia. Jak to zrobić? Zobaczcie sami.
Tu jest keramzyt, warstwa około 1 cm, możemy wysypać do doniczki. Nie ma potrzeby, aby więcej tego keramzytu dawać, ponieważ nam zależy na tym, aby w doniczce były same wartościowe składniki, czyli głównie humus, głównie torf kwaśny, który powoli będzie się rozkładał, a roślina właśnie z tych składników będzie czerpała najwięcej korzyści. Kolejnym etapem jest zmieszanie tej mieszanki specjalistycznej do kalatei i innych marantowatych. Jak widzicie, w tej mieszance mamy perlit, który będzie magazynem wody i też będzie regulował stosunki wodno-powietrzne. Jest trochę piasku, aby rozluźnić strukturę gleby. To wszystko należy zmieszać. Zresztą bardzo fajne zajęcie. My bardzo lubimy tego typu rzeczy, które po prostu uspokajają. Kontakt z naturą pod każdym względem jest bardzo fajny. Słuchajcie, zobaczcie sami, że ta mieszanka pod wpływem mieszania jej robi się fajna, luźna w dotyku, nie jest klejąca, jest idealnym podłożem właśnie pod kalateę. Co następnie trzeba zrobić? Słuchajcie, wsypujemy około 3 cm tej specjalistycznej mieszanki na spód doniczki. Następnie stawiamy taką roślinę w ten sposób i delikatnie obsypujemy ją naokoło. Kalatea i inne marantowate, ze względu na to, że żyją w dżungli, tam podłoże bardzo często jest lekko kwaśne, przepuszczalne i wilgotne. I o tym też powinniśmy pamiętać, że kalatea lubi odpowiednią wilgotność gleby. Powinno być stale, delikatnie wilgotne. Pod wpływem przesuszania gleby kalatea może zwijać liście, ale na szczęście jest na tyle silna, jeżeli chodzi o dolną część, że prawdopodobnie wybije młodymi pędami, jeżeli coś by się z niej stało. Zobaczcie, liście kalatei są na tyle duże, że jest już gotowa do przesadzenia i została przesadzona do większej doniczki. No dobra, mamy już posadzoną roślinę, ale co dalej? Gdzie ją ustawić? W jakim stanowisku? Zobaczcie sami warunki, które zapewnia im dżungla i światło, tak zwany jasny cień. To idealne warunki dla niej, a właśnie w takiej dżungli wygląda tak. Idealnym światłem dla marantowatych będzie tak zwany jasny cień. Jeżeli zapewnicie właśnie takie warunki, jakie widzicie w tej egzotycznej dżungli, wasze piękne rośliny będą wybarwiały się niczym kolorowe ptaki i motyle. Jasne stanowisko z rozproszonym światłem, bez bezpośredniego nasłonecznienia, które mogłoby nadmiernie wysuszać liście i powodować ich zwijanie. A jeżeli chodzi o podlewanie tych roślin, to pamiętajmy, że skoro te rośliny lubią podłoże lekko kwaśne, to powinniśmy zapewnić im podlewanie wodą lekko odwapnioną, wodą taka, która jest przygotowana, odstana, i w tym momencie kalatea ją zniesie. Właśnie kalatea największym problemem ich uprawy jest to, że często podlewane są wodą zimną z kranu. Przede wszystkim nie lubią takich różnic temperatur, ponieważ dochodzi wtedy do szoku termicznego, który powoduje to, że rośliny są zdezorientowane i przede wszystkim młode liście mogą się zwijać i zamierać. Dlatego pamiętajmy, aby woda była w temperaturze pokojowej, aby woda była przygotowana, odstana i wtedy możemy dawkować taką wodę tym ciekawym roślinom. A jak dowiedzieć się, czy macie twardą, zwapnioną wodę? No, słuchajcie, najłatwiejszy sposób to spójrzcie do
własnego czajnika. Jeżeli w czajniku macie osad, taki biały kamień, to znaczy, że wasza woda jest twarda. Też możecie poznać to po krawędziach doniczek, które stają się białe w trakcie podlewania. No i oczywiście jest jeszcze kilka kwestii, o których należy wspomnieć, jeżeli chodzi o uprawę kalatei czy marantowatych, a jedną z nich jest temperatura, jaką uwielbia. Zimą ta temperatura może być niższa, może się wahać pomiędzy 15 a 20 stopni, natomiast w okresie wegetacyjnym, czyli wiosną i latem, ta temperatura powinna się wahać pomiędzy 20 stopni a 25 stopni Celsjusza. A jak, słuchajcie, jest z wilgotnością? Wilgotność powietrza, która jest niezwykle istotna dla kalatei, jest dla nim życiem. To liście pochłaniają właśnie wilgotność z zewnątrz, z otoczenia. Dzięki temu potrafią unosić się, ruszać w różnych kierunkach, bo przecież kalatee to rośliny, które ruszają liśćmi w zależności od położenia słońca, a wieczorem składają się. Dlatego mówi się o nich, że są to rośliny modlitewne, składają swoje liście, tak jakby chciały się wieczorem modlić. Jeżeli chodzi o tą wilgotność, to powinna ona wynosić pomiędzy 50 a 70%. Byłoby idealnie, ponieważ naprawdę będzie ciężko wam osiągnąć temperatury, jakie panują w dżungli. To, co widzieliście wcześniej, dżungla, otoczenie dużych zbiorników wodnych wokół wysp i wokół egzotycznych rejonów powoduje, że ta wilgotność sięga bardzo, bardzo wysoko. Natomiast my w naszych domach możemy podnieść wilgotność głównie stosując nawilżacze powietrza i to właśnie radzimy używać, bo nawilżacze powietrza raz, że są dobre dla wszystkich roślin, głównie dla kalatei, ale nawilżacze powietrza też powodują, że to my mamy lepsze samopoczucie, lepiej nam się oddycha, lepiej nam się śpi, a jest to niezmiernie ważne, słuchajcie, aby w dzisiejszych czasach odpoczywać i oddychać świeżym powietrzem w domu. A jeżeli już mówimy o świeżym powietrzu w domu, to kalatea ma bardzo wysoki współczynnik oczyszczania powietrza. Jeżeli mówimy tu o skali od 1 do 10, to kalatea to właśnie 9. Więc zobaczcie, ile pożytecznych rzeczy niesie za sobą ten gatunek. Słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że informacje z tego materiału będą dla was przydatne. Tymczasem pozdrawiam was serdecznie i życzę wszystkiego dobrego i samych wspaniałości w decyzji wyboru roślin marantowatych, które warto mieć w swoim otoczeniu. Trzymajcie się, cześć!